dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Porad właśnie, co zrobić z jakimś tam problemem. Ludzie się pytali o zakażenia pasożytnicze, o problemy z wypadaniem włosów, o bóle brzucha u dzieci, o pewne zmiany na skórze, które mi pokazali. Co z tym dalej zrobić? I takiej porady udzieliłam. Co dalej? Dlaczego zawsze zapraszamy strażaków z Józefowa na takie imprezy? Bo są najlepszymi strażakami, jakim mogą być w okolicy. I najlepiej gotują. I najlepiej gotują. Gdzie to wszystko powstaje? Tak w waszej remizie? W naszej jednostce to wszystko powstaje na ulicy Polnej 1. Z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Witam serdecznie, jesteśmy na hali sportowej w Karczewie. Przed chwilą byliśmy świadkami przepięknego występu Magdaleny Sztencel, półfinalistki czwartej edycji programu Mam Talent. Witam serdecznie i gratuluję. Witam, dziękuję. Dlaczego zdecydowałaś się wspomóc tę akcję? Bo wspieramy ją co roku tutaj. Aha, jesteśmy zaproszeni i występujemy właśnie po to, żeby uświetnić to przeżycie dla wszystkich ludzi, którzy w tym momencie chcą oddać część swojego serca i my też oddajemy część swojego serca w naszych pokazach. Po prostu oddajemy cząstkę siebie na szczytny ten. Nie mówię nikt o tobie nie myśli. No ja tutaj jestem, już nie wiem, po raz piąty czy po raz szósty. Zawsze, co roku czekam na pod koniec grudnia, na początku stycznia na ten telefon z Karczewa od Grzegorza Anklewicza, który tutaj organizuje to przedsięwzięcie. I tak sobie myślę, za każdym razem zadzwoni czy nie zadzwoni. Dzwoni regularnie. Tak. W związku z czym zawsze mam dużą frajdę, że mogę tutaj przyjechać i wziąć udział w szlachetnym celu. Przede wszystkim cenię znakomitą organizację. Naprawdę tylu artystów, tylu wykonawców zaprosić, zorganizować, przygotować to wszystko. To ogromny plus. Poza tym fantastyczna publiczność. U ciebie nie dba.